Przez masę pytań, które do mnie trafiają, i wiele niejasności związanych z zakończeniem szesnastego sezonu ninjago, czuję się wręcz zobligowany do nagrania tego materiału, w którym opowiem Wam, co dalej z ninjago. Dziękuję wszystkim wspierającym i przypominam o subskrypcji, jeśli odcinek Wam się spodoba. Na moim kanale pojawiły się już do tej pory cztery filmy, w których omawiałem to co stanie się z Ninjago po 16 sezonie. Były to odcinki kręcone głównie po to, żeby przedstawiać Wam wszelkie przecieki trafiające do internetu i moje teorie, jednak widzę, że nadal po tym finale wiele osób nie wie jaka przyszłość czeka nasz serial. Nie dziwię się, ponieważ twórcy w żaden huczny sposób tego nie zapowiadają, a zakończenie najnowszego sezonu wygląda tak, jakby było zakończeniem całego serialu. No i troszkę tak jest. Z informacji, które są potwierdzone, podkreślam, potwierdzone na 100%, wiemy tylko tyle, że w 2023 roku Ninjago będzie kontynuowane, ale zostaną wprowadzone do niego jakieś zmiany. I to wszystko. Niczego więcej nie możemy być pewni. Być może twórcy zmienią bohaterów, być może spróbują opowiedzieć historię z przeszłości krainy ninjago, no a może będzie to taka sama sytuacja jak w przypadku sezonu 10 i 11, tak? Bo 11 był swego rodzaju nowym początkiem. Nie wiem i nikt nie wie. Mamy tylko w sumie przecieki, które mówią o tym, że kontynuacja ta ma nosić nazwę ninjago Zjednoczeni, i to wszystko. Mamy też krótki opis jednej z książek, która pojawi się w przyszłym roku. Nazywać ma się Poszukiwanie utraconych mocy, a opowiadać ma o tym, jak ninja i mistrzu muszą zmierzyć się z nowym wyzwaniem, a jakieś wskazówki do pokonania tego wyzwania będą mogli znaleźć w zapomnianej przygodzie z przeszłości. Nie wiemy jednak, czy będzie to kanoniczna powieść, czy też nie, nie wiemy, czy to będzie miało jakikolwiek wpływ na serial. Jeśli mam być szczery, uważam, że nie powinniśmy się tym póki co przejmować. Ninjago ma być kontynuowane, więc będzie, także wystarczy poczekać i za jakiś czas przekonamy się, o co w tym wszystkim chodzi. Jakieś domysły, teorie, no możemy sobie snuć, ale według mnie teraz to nie ma za bardzo sensu, bo uwierzcie mi, ja z wielką chęcią powiedziałbym Wam, jaki scenariusz odnośnie tej kontynuacji jest najbardziej prawdopodobny, ale nie jestem w stanie, bo mamy za mało informacji. Do tego według mnie w pierwszej połowie 2023 roku dostaniemy tylko i wyłącznie zestawy z Iwo i nie będzie żadnego serialu. Ten dopiero razem z zestawami pojawi się dopiero w drugiej połowie, czyli czerwiec-lipiec, także tym bardziej uważam, że póki co nie powinniśmy martwić się na zapas i powinniśmy po prostu zapomnieć o tym, bo wszystkiego dowiemy się w swoim czasie. Także podsumowując raz jeszcze, żeby to było jasne, Ninjago będzie kontynuowane w 2023 roku, ale nie wiemy o tym nic więcej, więc na chwilę obecną po prostu zapomniałbym o tym, ponieważ do przecieków zostało prawdopodobnie jeszcze dużo, dużo czasu. To już wszystko na dziś, jeśli wystarczająco jasno przedstawiłem Wam całą tę sytuację i chcielibyście być na bieżąco z wszystkimi nowościami ze świata Ninjago, to pamiętajcie o subskrypcji. Trzymajcie się, do zobaczenia.